Krzysiek, my zaczęliśmy po waszej myśli. Prowadziliście od 17 minut 1-0. Co potem się wydarzyło takiego, że jednak wracacie do Krakowa bez zdobyczy punktowej? Co się wydarzyło? No na pewno brak konsekwencji w tym, co mieliśmy założone i po raz kolejny tracimy na przykład bramkę na 1-1 ze strzału z 16 metra, gdzie jest najprostszy strzał, żeby strzelić bramkę praktycznie ze światła bramki. Także żeśmy tutaj popełnili pierwszy błąd, no i później dwa następne, które były konsekwencją już tego, że przegraliśmy mecz. Po przerwie zagraliście troszkę inaczej od tego, co pokazywaliście w pierwszej połowie. Brakowało przede wszystkim wykończenia, a przede wszystkim również sytuacje podbramkowe. No tych nie było w przeciwieństwie do tego, co stworzył Zawisza. Tak, nie stworzyliśmy chyba żadnej sytuacji z tego, co sobie teraz przypominam. No niestety, w meczu się nie wygra, jak się nie stwarza sytuacji. Zawisza to nam pokazał i zdobył 3 punkty, także musimy znowu z przegranego meczu wyjazdowego się podnieść i u siebie zdobywać punkty. To będzie teraz najważniejszy cel. W końcówce była sytuacja z rzutem karnym. Czy tam był ewidentny faul? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy nie było rzutu karnego, tym bardziej też rozmawiałem z jednym z komentatorów, także też powiedział, że nie musiał sędzia gwizdać karnego. Zresztą sędzia liniowy też mi powiedział, że mógł, nie musiał. Także ja uciekałem i nie było żadnych wyciągniętych rąk, niczego. Także no, nie mogłem zniknąć z akurat tak, jak on szedł, włożył mi nogę pod rękę i sędzia się nabrał na to, moim zdaniem. Zawisza wygrywa, Zawisza was wyprzedza w tabeli, zajmujecie obecnie trzecie miejsce, no ale już w niedzielę jest szansa, żeby jakby odrobić stratę. Gracie z Termaliką, czyli drużyną, która obecnie jest na pierwszym miejscu. Chyba idealna okazja, żeby się zrehabilitować po dzisiejszej porażce. Tak, no, faktycznie jest, teraz gramy sobotę, środę i możemy się zrehabilitować jak najszybciej, bo wiadomo, że jak się gra sobota, środa, na pewno jest to dla zawodników bardzo dobre. No cóż, no musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. To jest nasz cel i my w dalszym ciągu walczymy o ekstraklasę, bo jeszcze zostało 6 kolejek. Nie wierzę w to, żeby Zawisza nie potknęła się. Także my już chyba limit naszych błędów wykorzystaliśmy i musimy teraz punktować do końca ligi.